Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest 164. odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w rok. Na początku naszego spotkania pomódmy się słowami psalmu 105, wersety od 16 do 22. Potem przywołał głód na ziemię i odebrał cały zapas chleba wysłał przed nimi człowieka. Józefa sprzedano jako niewolnika. Kajdanami ścisnęli jego nogi, w żelazo zakuli jego szyję, aż się spełniła jego przepowiednia i słowo pańskie dało mu świadectwo. Posłał król, by uwolnić go, i władca ludów, aby go wyzwolić. Ustanowił go panem nad swoim domem i władcą nad całą swoją posiadłością. By po swej myśli pouczał jego dostojników, a jego starszyznę uczył mądrości. Druga Księga Kronik w rozdziałach od 19 do 21 opisuje rządy króla Jechoszafata i jego syna Jorama. Król Judzki Jozafat zdrów i cały wracał do Jerozolimy, do domu. Wówczas wyszedł na jego spotkanie widzący Jechu, syn Hananiego, i rzekł do króla Jozafata: Czy musisz wspomagać bezbożnego i miłować wrogów pana? Przez to właśnie wisi nad tobą gniew pański. Przecież znaleziono także u ciebie dobre czyny. Usunąłeś bowiem Aszery z tej ziemi, a sercem skłoniłeś się do szukania Boga. Pozostał więc Jozafat w Jerozolimie, a później wyszedł do ludu od Berszeby aż do gór Efraima i nawracał lud do Pana Boga ich ojców a mianowicie ustanowił sędziów w kraju w każdym warownym mieście Judy następnie przemówił do sędziów baczcie na to co czynicie bo nie dla człowieka sądzicie lecz dla Pana on jest przy was gdy sądzicie teraz zaś niech wami owładnie bojaźń pańska baczcie więc co czynicie nie ma bowiem u Pana Boga naszego niesprawiedliwości, stronniczości ani przekupstwa. Także i w Jerozolimie ustanowił Jozafat sędziów spośród Lewitów i kapłanów oraz naczelników rodów dla Izraela, aby sądzili w imię Pańskie zatargi i sprzeczki mieszkańców Jerozolimy. I taki rozkaz im dał. Tak macie postępować: w bojaźni Pańskiej, w prawdzie i w szczerości serca. We wszelkiej sprawie, jaka do Was dojdzie od Waszych braci, którzy mieszkają w Waszych miastach, czy to będzie sprawa zabójstwa, czy to sprawa rozróżnienia między prawem a poleceniem, między postanowieniem a nakazem, pouczajcie ich, aby nie grzeszyli przeciw Panu i aby gniew Jego nie ciążył nad Wami i nad Waszymi braćmi. A oto kapłan Amariasz będzie naczelnikiem nad Wami w każdej sprawie Pańskiej. Książę zaś pokolenia Judy, Zebadiasz, syn Izmaela, w każdej sprawie królewskiej, a lewici będą wam służyć za pisarzy. Bądźcie dzielni i działajcie, a Pan poszczęści dobremu. Potem Moabici i Ammonici, a z nimi część spośród Meunitów, wtargnęli, aby walczyć przeciw Jozafatowi. Przyniesiono wówczas Jozafatowi wiadomość następującą – Powstało przeciw Tobie z drugiej strony morza, z Edomu, wielkie wojsko i jest już teraz w Haseson Tamar, to jest w Engaddi. Przerażony Jozafat zwrócił się o pomoc do Pana. Ogłosił też post w całej ziemi judzkiej. Zebrali się więc mieszkańcy Judy, aby prosić Pana o pomoc. Przybyli zaś z każdego miasta Judy, aby błagać Pana. Stanął wówczas Jozafat pośrodku zgromadzenia ludu z Judy i z Jerozolimy w świątyni przed nowym dziedzińcem i rzekł: Panie, Boże naszych Ojców, czy to nie Ty jesteś Bogiem w niebie? I czyż nie Ty rządzisz w każdym królestwie pogan? W Twoim to ręku jest siła i moc? Nie ma takiego, który by z Tobą mógł się mierzyć? Czy to nie Ty, Boże nasz, wygnałeś mieszkańców tej ziemi przed Twoim ludem, Izraelem, i dałeś ją na wieki potomstwu Abrahama, twego przyjaciela. Zamieszkali w niej i zbudowali w niej świątynię dla twego imienia, mówiąc: Jeśli spadnie na nas nieszczęście, miecz karzący, zaraza, albo głód, staniemy przed tą świątynią i przed tobą, ponieważ w tej świątyni przebywa Twoje imię. I będziemy wołać do Ciebie w naszym ucisku, a wtedy Ty wysłuchasz nas i ocalisz. Oto teraz Ammonici, Moabici oraz mieszkańcy góry Seir, do których nie dałeś Izraelowi wejść podczas wędrówki z ziemi egipskiej, tak iż ominęli ich i nie zniszczyli, oto jak nam odpłacają. Wkraczają do nas, aby nas wypędzić z twego dziedzictwa, które dałeś nam w posiadanie. Boże nasz, czy nie osądzisz tego? Jesteśmy bowiem bezsilni wobec tego ogromnego mnóstwa, które na nas napadło. Nie wiemy, co czynić, ale oczy nasze zwracają się ku Tobie. Stali wówczas przed Panem wszyscy mieszkańcy Judy, także ich małe dzieci, ich kobiety i synowie. A wśród zgromadzenia duch pański spoczął na Jahazielu, synu Zachariasza, syna Benajasza, syna Jajela, syna Mattaniasza, lewicie spośród potomków Asafa. I rzekł on, wszyscy mieszkańcy Judy i Jerozolimy i Ty, królu Jozafacie, Słuchajcie uważnie. Tak do was mówi Pan. Nie bójcie się i nie lękajcie tego wielkiego mnóstwa, albowiem nie wy będziecie walczyć, lecz Bóg. Jutro zejdźcie przeciwko nim. Oto wstępować będą na wzgórze Sis, a znajdziecie ich na krańcu doliny przed pustynią Jeruel. Nie wy będziecie tam walczyć. Jednakże stawcie się, zajmijcie stanowisko, a zobaczycie ocalenie dla was od Pana, o Judo i Jerozolimo. Nie bójcie się i nie lękajcie. Jutro wyruszcie im na spotkanie, a Pan będzie z wami. Jozafat więc upadł na kolana twarzą ku ziemi, i wszyscy mieszkańcy Judy i Jerozolimy padli przed Panem, aby go uczcić. Wówczas lewici spośród synów Kechatytów i korahitów poczęli wielbić Pana, Boga Izraela, bardzo donośnym głosem. Wczesnym rankiem powstali i ruszyli ku pustyni Tekoa. Gdy ruszali, stanął Jozafat i rzekł Mieszkańcy Judy i Jerozolimy, posłuchajcie mnie. Zaufajcie Panu, Bogu Waszemu, a ostaniecie się. Zaufajcie Jego prorokom, a będzie Wam się wiodło. Potem poradziwszy się ludu, ustanowił śpiewaków dla pana, by idąc w świętych szatach przed zbrojnymi, wysławiali go śpiewając. Wysławiajcie pana, bo jego łaska na wieki. W czasie, kiedy rozpoczęli wznosić okrzyki radości i uwielbienia, pan urządził zasadzkę na Ammonitów, Moabitów i mieszkańców góry Seir, nadciągających przeciw Judzie, tak, iż się wzajemnie pobili. Powstali wówczas Ammonici i Moabici przeciwko mieszkańcom góry Seir, aby ich obłożyć klątwą i wytępić. Gdy zaś skończyli z mieszkańcami Seiru, jedni drugim dopomagali do zguby. Gdy mieszkańcy Judy doszli do wzgórza, skąd widać już pustynię, i zwrócili się w stronę tego mnóstwa, a oto trupy leżały na ziemi, nikt nie uszedł z życiem. Przystąpił więc Jozafat i jego lud, aby pobrać z nich łupy. Znaleźli wtedy przy nich mnóstwo zdobyczy: bydła, dobytku, szat i kosztownych naczyń. Zdobyli takie łupy, iż nie mogli tego udźwignąć. Trzy dni im zeszły na zbieraniu łupu, był on bowiem wielki. W czwartym zaś dniu zebrali się w dolinie Beraka. Tam bowiem błogosławili Pana, dlatego miejsce to nazwali Doliną Beraka. Następnie wszyscy mężowie z Judy i Jerozolimy, z Jozafatem na czele, Wrócili do Jerozolimy pełni radości, bo Pan uradował ich, uwalniając od nieprzyjaciół. Wkroczyli do Jerozolimy, kierując się ku świątyni pańskiej, grając na harfach, cytrach i trąbach. I padł strach Boży na wszystkie królestwa i kraje, skoro usłyszano, że Pan walczył z wrogami Izraela. Odpoczęło potem królestwo Jozafata i Pan otoczył je zewsząd pokojem. Jozafat więc panował w Judzie. W chwili objęcia rządów miał 35 lat i panował w Jerozolimie 25 lat. Jego matka, córka Szilchiego, miała na imię Azuba. Poszedł on drogą swego ojca Asy i nie zboczył z niej, starając się czynić to, co jest słuszne w oczach pańskich. Tylko wyżyn nie usunięto, a lud jeszcze nie zwrócił serca ku Bogu swych przodków. Pozostałe zaś czyny Jozafata, od pierwszych do ostatnich, Zapisane są w dziejach Jechu, syna Hananiego, i włączone do księgi królów Izraela. Król judzki Jozafat sprzymierzył się potem z królem izraelskim Ochozjaszem, który źle postępował. Związał się z nim, aby budować okręty udające się do Tarszyż. Budowali wówczas okręty w Esjon-Geber. Prorokował potem Eliezer, syn do z Mareszy, przeciwko Jozafatowi, mówiąc, ponieważ sprzymierzyłeś się z Ochozjaszem zburzy pan twoje dzieło i rozbiły się okręty to też poniechano wyprawy do Tarsisz Jozafat spoczął ze swoimi przodkami i został pochowany przy swoich przodkach w mieście Dawidowym a jego syn Joram został w jego miejsce królem miał on braci synów Jozafata Azariasza Jechiela Zachariasza Azariasza Mikaela i Szefatjasza Wszyscy byli synami Jozafata, króla judzkiego. Obdzielił ich ojciec bogato darami, srebrem, złotem oraz kosztownościami, a także warownymi miastami Judy. Władzę królewską jednak oddał Joramowi, ponieważ on był pierworodny. Joram więc wziął we władanie królestwo swego ojca i umocniwszy się, pozabijał mieczem wszystkich swoich braci oraz niektórych książąt Izraela. Joram miał 32 lata w chwili objęcia rządów i panował 8 lat w Jerozolimie. Kroczył on drogą królów izraelskich, podobnie jak czynił dom Achaba, ponieważ córka Achaba była jego żoną. Czynił on to, co jest złe w oczach pańskich. Jednakże Pan nie chciał zniszczyć domu Dawida ze względu na przymierze, które z nim zawarł, gdy mu obiecał, iż da mu przed sobą płomyk na zawsze. Za jego to czasów Edom wyrwał się spod władzy Judy i wybrał sobie króla. Wtedy więc Joram wraz ze swoimi dowódcami i ze wszystkimi rydwanami przekroczył granicę. Kiedy powstał w nocy, przebił się przez Edomitów, którzy go otaczali wraz z dowódcami rydwanów. I wyrwał się Edom spod władzy Judy aż po dziś dzień. W tym samym czasie wyrwała się także Libna spod jego władzy, ponieważ opuścił on Pana, Boga swych ojców. On też ustanowił wyżyny na górach judzkich i doprowadził do wiarołomstwa mieszkańców Jerozolimy, wiodąc Judę na złą drogę. Przyszło potem do niego pismo od proroka Eliasza tej treści. Tak mówi Pan, Bóg Twego praojca Dawida. Ponieważ nie postępowałeś drogami swego ojca Jozafata, ani drogami Asy, króla judzkiego, lecz postępowałeś drogą królów izraelskich. I doprowadziłeś Judę oraz mieszkańców Jerozolimy do wiarołomstwa, jak wiarołomny był dom Achaba. Ponadto wymordowałeś swoich braci i rodzinę swego ojca, lepszych od ciebie. Dlatego Pan uderzy w ciebie wielką klęską, jakiej dozna twój naród, twoi synowie, twoje żony i cały twój majątek. Ciebie zaś samego dotknie ciężkimi chorobami chorobą wnętrzności. W końcu z powodu tej choroby w ciągu dwóch lat wyjdą ci wnętrzności. Poruszył też pan przeciw Joramowi wrogiego ducha Filistynów i Arabów, którzy mieszkali obok Kuszytów. Wkroczyli więc do Judy, zniszczyli ją, zabierając cały majątek, jaki znalazł się w pałacu króla, ponadto uprowadzili jego synów i żony, tak iż nie został mu żaden inny syn poza Joachazem, najmłodszym z jego synów. Po tym wszystkim dotknął go Pan nieuleczalną chorobą wnętrzności, która trwała dwa lata, aż w końcu drugiego roku, gdy nadeszła ostatnia chwila, wyszły mu wnętrzności na skutek choroby i zmarł wśród dokuczliwych boleści. A lud jego nie palił mu kadzidła, jak palił jego przodkom. W chwili objęcia rządów miał on trzydzieści dwa lata, a osiem lat panował w Jerozolimie. Odszedł tak, iż nikt go nie żałował. Pochowano go w mieście Dawidowym, ale nie w grobach królewskich. W pierwszym liście do Koryntian w rozdziale 15 wersetach od 1 do 34 święty Paweł przypomina o fundamentalnym znaczeniu zmartwychwstania Chrystusa, które jest podstawą chrześcijańskiej wiary i podkreśla, że bez zmartwychwstania nasze głoszenie i wiara są próżne. Apostol rozwija temat przyszłego zmartwychwstania wierzących, wskazując, że Chrystus jako pierwociny zmartwychwstałych zapewnia nadzieję na życie wieczne, wzywając jednocześnie do wytrwałości i moralnego postępowania w oczekiwaniu na ostateczne zwycięstwo nad śmiercią. Przypominam, bracia, ewangelię, którą Wam głosiłem. Którąście przyjęli i w której też trwacie. Przez nią również będziecie zbawieni, jeżeli ją zachowacie tak, jak wam głosiłem. Bo inaczej na próżno byście uwierzyli. Przekazałem wam na początku to, co przejąłem, że Chrystus umarł zgodnie z pismem za nasze grzechy, że został pogrzebany. Że zmartwychwstał trzeciego dnia zgodnie z pismem. I że ukazał się Kefasowi, a potem dwunastu. Później zjawił się więcej niż pięciuset braciom równocześnie. Większość z nich żyje dotąd, niektórzy zaś pomarli. Potem ukazał się Jakubowi, później wszystkim apostołom. W końcu już po wszystkich ukazał się także i mnie jako poronionemu płodowi. Jestem bowiem najmniejszy ze wszystkich apostołów. I niegodzien zwać się apostołem, bo prześladowałem Kościół Boży, lecz za łaską Boga jestem tym, czym jestem, a dana mi łaska jego nie okazała się daremna, przeciwnie, pracowałem więcej od nich wszystkich, nie ja, co prawda, lecz łaska Boża ze mną. Tak więc, czy to ja, czy inni, tak nauczamy i tak uwierzyliście. Jeżeli zatem głosi się, że Chrystus zmartwychwstał, to dlaczego twierdzą niektórzy spośród was, że nie ma zmartwychwstania? Jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie zmartwychwstał. A jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także wasza wiara. Okazuje się bowiem, że byliśmy fałszywymi świadkami Boga. Skoro umarli, nie zmartwychwstaną. Przeciwko Bogu świadczyliśmy, że z wskrzesił Chrystusa. Jeśli umarli nie zmartwychwstają, to i Chrystus nie zmartwychwstał. A jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest wasza wiara i aż dotąd pozostajecie w waszych grzechach. Tak więc i ci, co pomarli w Chrystusie, poszli na zatracenie. Jeżeli tylko w tym życiu w Chrystusie nadzieję pokładamy, Jesteśmy bardziej od wszystkich ludzi godni politowania. Tymczasem jednak Chrystus zmartwychwstał jako pierwociny spośród tych, co pomarli. Ponieważ bowiem przez człowieka przyszła śmierć, przez człowieka też dokona się zmartwychwstanie. I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni, lecz każdy według własnej kolejności. Chrystus jako pierwociny. Potem ci, co należą do Chrystusa w czasie jego przyjścia. Wreszcie nastąpi koniec, gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu i gdy pokona wszelką zwierzchność, władzę i moc. Trzeba bowiem, ażeby królował, aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy. Jako ostatni wróg zostanie pokonana śmierć. Wszystko bowiem rzucił pod stopy jego. Kiedy się mówi, że wszystko jest poddane, znaczy to, że z wyjątkiem tego, który mu wszystko poddał. A gdy już wszystko zostanie mu poddane, wtedy i sam syn zostanie poddany temu, który synowi poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkich. Bo inaczej, czegoż dokonają ci, co przyjmują chrzest za zmarłych? Jeżeli umarli w ogóle nie zmartwychwstają. To czemu za nich chrzest przyjmują. Po co też i my wystawiamy się na niebezpieczeństwo każdej godziny? Zapewniam was, bracia, przez chlubę, jaką mam z was w Jezusie Chrystusie, Panu naszym, że każdego dnia umieram? Jeżeli tylko ze względu na ludzi potykałem się w Efezie z dzikimi zwierzętami, to cóż mi stąd za pożytek? Skoro zmarli nie zmartwychwstają, to jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy. Nie łudźcie się. Wskutek złych rozmów psują się dobre obyczaje. Ocknijcie się naprawdę i przestańcie grzeszyć. Są bowiem wśród was tacy, którzy nie uznają Boga. Ku waszemu zawstydzeniu to mówię. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia w rok. Do usłyszenia.